Doktor, mamy pacjenta, który wsadził sobie prostokątny flakon. Takie perfumy w odbyt. Się w dupie poprzewracało. Nie martw się, Arek, następnym razem weźmiemy coś mniejszego. Dzień dobry. Co pana do mnie sprowadza? Nie widać. Nie zamierzam oglądać, ale przysłuży się pan nowemu pokoleniu doktorów. Co? Proszę bardzo, studenci. Zapraszam. Zaczynamy lekcję medycyny. Pan kupił perfumy żonie, a ona powiedziała, żeby sobie je wsadził w dupę. Usiadłem na flakon przypadkiem. Dobrze. Proszę bardzo, co możemy zaproponować pacjentowi, panie Jacku? Może by pan ten flakon wydalił? Myślisz, że to takie proste? Arek, co się dzieje? Mamo, po co przyjechałaś? Co ci jest? Nic. Nie kłam. Mamo, niestety Arek ma w sobie ciało obce. Ale jak on to połknął? Przedmioty w odbytach i pochwach będą najczęstszymi przypadkami, z jakimi się państwo zetkną w karierze. A co tu taki ruch, jak zo podczas karmienia? Pani Jadzia wsadziła sobie do pochwy 7 mandarynek. Pani Jadziu, jak to się stało, że pani sobie te mandarynki wsadziła? Jakaś mi perwersja taka naszła. No dobra. Każdy wyciąga po jednej. Panie Jacku. Tutaj nic nie będzie, rozczłonkowana styczność z płynami. Ale ta się jeszcze nada do spożycia. Pani doktor, mało lat po dopalaczach. Rozciął sobie brzuch, bo szukał wewnętrznościach wiewiórki. Trzeba go umyć, bo on się cały w trawie wydarzył. Wiesz co? Częste mycie skraca życie. Skóra się wyciera i pacjent umiera. Sorry. Nie mam już kim robić. Co to? Fentanyl. Nowy opioid sprayu do uśmierzania bólu u pacjentów paliatywnych. Fajny, nie?